Przełomowym momentem było utworzenie w 1928 roku państwowego przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Komercjalizacja została przeprowadzona na podstawie rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca. Tym samym ze Skarbu Państwa wyłączono majątek potrzebny do prowadzenia przedsiębiorstwa. Nadano mu osobowość prawną i zwolniono z bezpośredniej odpowiedzialności za zobowiązania wynikłe z działalności poczty, telegrafu i telefonu. PPTiT stało się samoistnym organizmem gospodarczym, podejmującym decyzje na własną odpowiedzialność. Było ono prowadzone na zasadach handlowych. Rozporządzenie ustaliło zasadę, że wszystkie świadczenia wykonane na rzecz organów i przedsiębiorstw państwowych powinny być opłacane.